W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, dlaczego post przerywany może pozytywnie wpływać na nasz mózg, zwiększając jego ochronę na przykład przed udarem. Choć ci, którzy wiedzą, czym jest post przerywany, mogą mieć pewne obawy. Przecież mózg, stanowiący około 2% całkowitej masy ciała, zużywa w przybliżeniu aż 20% spożywanych kalorii, jak zatem ma się do tego ograniczenie w czasie spożywania posiłków. Otóż bez obaw. Nawet po 12 godzinach od braku spożywania jakichkolwiek pokarmów, Twoje ciało może zacząć produkować ketony, które to właśnie mózg wykorzystuje jako paliwo zamiast glukozy. Ketony produkowane są z tkanki tłuszczowej, zatem nie musisz się przejmować, że zagłodzisz mózg lub braknie mu energii. Pamiętajmy, z paliwem dla naszego mózgu nasz organizm radzi sobie sam, bez Twojej woli. To, co Ty możesz zrobić dla swojego mózgu, to zadbać o odpowiednie spożywanie właściwych pokarmów. Utrzymanie dobrego zdrowia mózgu odbywa się poprzez dostarczenie mu niezbędnych składników odżywczych i to jest priorytet prawidłowego funkcjonowania organizmu, a w tym naszego mózgu. Natomiast przyjadanie się wcale w tym względzie nie pomaga, a wręcz przeciwnie, naprawdę szkodzi. To też post przerywany wykazuje zdumiewające właściwości, jeśli chodzi o dostarczanie energii do Twojego mózgu i utrzymanie go w dobrej formie. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie z dzisiejszego odcinka, czyli co wspólnego ma post przerywany z pracą naszego mózgu. Dla przykładu, badania na zwierzętach wykazały, że post przerywany chroni przed uszkodzeniem mózgu z powodu udarów mózgu, a także przed chorobami neurodegeneracyjnymi. Regularne. Planowane poszczenie poprawia różne cechy metaboliczne. Pomaga zmniejszyć stres oksydacyjny, stany zapalne, poziom glukozy we krwi i insulinooporność. Czynniki te mają wpływ na zdrowie Twojego mózgu. Ale w tym miejscu chciałbym pokazać oczywiście dowód naukowy: Badanie z 2017 roku. W tytule czytamy: Pozytywne skutki postu przerywanego w udarze niedokrwiennym. W treści czytamy. Ostatnie badania wykazały, że profilaktyczny post przerywany może łagodzić uszkodzenia tkanek i deficyt neurologiczny po udarze niedokrwiennym poprzez mechanizmy obejmujące tłumienie ekscytotoksyczności, stresu oksydacyjnego, szlaki zapalenia i śmierci komórkowej w zwierzęcych modelach udaru mózgu. Czy te wyniki można przełożyć na ludzi? Już niebawem się tego wszystkiego dowiemy, ponieważ właśnie prowadzone jest badanie kliniczne w Szpitalu Uniwersyteckim w Ulsan, właśnie w zakresie odzyskiwania zdrowia u osób po udarze stosujących post przerywany. I miejmy nadzieję, że niebawem będziemy mogli posługiwać się w tej materii badaniami na ludziach. Szybko pokażmy tylko tytuł tego badania klinicznego. Badanie kliniczne z 2019 roku. W tytule czytamy. Okresowy post po ostrym udarze niedokrwiennym. Ale nie czekając na formalny koniec badania naukowego prowadzonego na ludziach, powiedzmy sobie, dlaczego możemy przypuszczać, że wyniki tego badania będą pozytywne. Co przemawia za tym, że ten model żywienia pozytywnie wpływa na nasz mózg. Jakie mechanizmy mogą powodować jego regenerację po tak ciężkim, ostrym stanie patologicznym? Otóż dlatego, że ten model żywienia po pierwsze wykazuje działanie ochronne dla mózgu. Należy zaznaczyć, że kilka badań wykazało skuteczność w zwiększaniu wzrostu nowych komórek nerwowych w zakresie tego organu. To oczywiście przynosi niewspółmierne korzyści dla funkcjonowania tego organu. Przecież mózg najbardziej potrzebuje nowych komórek i zdolności regeneracji po udarze. Dla przykładu, zwierzęta poddane trzymiesięcznemu postowi przerywanemu wykazują znacznie zwiększoną neurogenezę, czyli tworzenie się nowych komórek nerwowych w zakresie hipokampu, w porównaniu ze zwierzętami prowadzącymi siedzący tryb życia i karmionymi bez ograniczeń. Trzeba przy tym pamiętać, że hipokamp to nieduża struktura umieszczona w płacie skroniowym kory mózgowej, odpowiedzialna za Twoją pamięć, przenoszenie informacji oraz orientację przestrzenną. Ponadto podczas uruchomionego przez post procesu autofagi usuwane są tzw. starcze blaszki, czyli zmiany strukturalne obserwowane w wielu chorobach, m.in. w chorobie Alzheimera. Niemniej jednak tutaj należy dodać, iż autofagia możliwa jest w trakcie stosowania postu przerywanego, ale w modelu 5 do 2. Oznacza to 5 dni jedzenia i 2 dni głodówki lub niedojadania na poziomie 400 kilokalorii dziennie. Pamiętajmy. Autofagia aktywuje się po około 24 godzinach od braku spożywania pokarmów. Zatem post przerywany w modelu 16 do 8, czyli 16 godzin postu i 8 godzin okna żywieniowego, tego procesu nie aktywuje. Pamiętajmy także, że poszczenie pobudza przy tym hormon wzrostu, który zapewnia ochronę komórek nerwowych i co najważniejsze ich regenerację. Hormon wzrostu nie tylko chroni przed rozpadem tkanki mięśniowej, ale także zapobiega obumieraniu komórek mózgowych. To właśnie te czynniki sprawiają, że post tak dobrze chroni ciebie i twój mózg przed chorobami autodegeneracyjnymi i ich skutkami. Pamiętajmy, post przerywany wspomaga działanie mózgu poprzez zwiększenie aktywności neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego. Taka trudna nazwa który pomaga w rozwoju nowych komórek mózgowych, ale także synaps, czyli połączeń między nimi. Wspomaga również produkcję serotoniny, która reguluje plastyczność synaptyczną, czyli pracę właśnie tych połączeń. Obecnie uważa się, że plastyczność synaptyczna stanowi istotną podwalinę procesów pamięciowych i regeneracji mózgu. Stąd bardzo duże zainteresowanie badaczy tym zjawiskiem. A trzeba pamiętać, że post może znacznie zwiększyć poziom neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego od 50 aż do 400%. Wracając do formy postu przerywanego, to nawet post przerywany w odmianie 16 do 8 promuje neuroplastyczność. I stymuluje produkcję nowych komórek mózgowych. Dodać również należy, że neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego ma również właściwości antydepresyjne. Ale wracając jeszcze do postu przerywanego. Ponieważ post przerywany wpływa na poziom glukozy w naszym organizmie, niektórzy martwią się, że ten sposób żywienia może pozbawić ich mózgu niezbędnych składników energetycznych, czyli oczywiście glukozy. Faktem jest, że mózg może zużyć nawet 120 gramów glukozy dziennie. Jeśli jednak poziom glukozy spada poniżej 40 mg na decylitr, funkcjonowanie mózgu rzeczywiście zaczyna słabnąć, ale jak powiedziałem wcześniej, podczas postu mózg może uzyskać mnóstwo energii z innych źródeł. Otóż wcześniej wspomniane ciała ketonowe, które pochodzą z metabolizmu kwasów tłuszczowych, czyli z ich przemian. Po adaptacji ketonowej mogą pokryć aż do 75% zapotrzebowania energetycznego naszego mózgu. W dodatku być może mało kto wie, że kwasy tłuszczowe z tkanki tłuszczowej mogą się również przekształcić w glukozę w procesie zwanym glukoneogenezą, w którym to cząsteczki tłuszczu rozpadają się na kwasy tłuszczowe i glicerol. Natomiast glicerol może przyczynić się aż do 21% dziennej produkcji glukozy. Jak zatem widzisz, Twój organizm nie odcina się całkowicie od glukozy, gdyż potrafi sobie ją wytworzyć z różnych źródeł. A w tym stłuszczy czy też nawet z białek. Jest to bardzo ważne w kontekście pracy naszego organizmu, gdyż organizm nie może sobie pozwolić na całkowity brak glukozy. Dzieje się tak dlatego, że nasze krwinki czerwone mogą pracować mówiąc kolokwialnie jedynie na glukozie, gdyż nie posiadają mitochondriów, to też nie mogą skorzystać z ketonów. Wracając jeszcze na chwilę do naszego mózgu, to ostatnie badania in vitro wykazały że alternatywa glukozy, czyli oczywiście ciała ketonowe, poprawiają wydajność neuronów i metabolizm oksydacyjny. To źródło energii, z którego mózg korzysta podczas postu, poprawia nasze funkcje poznawcze. Jeśli spojrzysz na to, jak nadmiar glukozy wpływa na nasz mózg, to oczywiste jest, dlaczego rośnie liczba chorób neurodegeneracyjnych. Choroba Alzheimera jest obecnie określana jako cukrzyca typu trzeciego, ponieważ spowodowana jest kryzysem energetycznym w naszym mózgu. Insulinooporność w mózgu przyczynia się do rozwoju pogorszenia funkcji poznawczych, a osoby z cukrzycą typu 2 mają zwiększone ryzyko choroby Alzheimera nawet o 65%. Podsumowując, poddanie naszego organizmowi stresowi, takiemu jak okresowe pozbawienie pożywienia. Wyzwala neuroplastyczność oraz neurogenezę, które powodują wzrost nowych komórek mózgowych i tworzenie się nowych połączeń synaptycznych. Wzmacnia to mózg przed przyszłymi stresorami i uczy, jak lepiej sobie z nimi radzić. Post usuwa mgłę mózgową, a także zwiększa wydajność Twojego mózgu. Wiele osób twierdzi, że podczas postu przerywanego doświadcza zwiększonej jasności umysłu, jeśli tak to możemy nazwać skupienia, ale także i motywacji. Jest to spowodowane oczywiście wzrostem poziomu neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego, dodatkowo hormonów i neuroprzekaźników, takich jak adrenalina, noradrenalina, kortyzol i inne endorfiny. Można więc powiedzieć, w pewnym sensie, prawidłowo stosowany post przerywany jest w stanie przenieść twój umysł na wyższy bieg funkcjonowania i skutecznie go chronić. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do stosowania postu przerywanego. A więcej na ten temat znajdziecie Państwo oczywiście na całej playliście na moim kanale, która w całości oczywiście poświęcona jest temu zagadnieniu. Link do tej playlisty i podstaw postu przerywanego umieszczam w opisie tego filmu. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze. No właśnie. Zapraszam Państwa do następnego odcinka. Do usłyszenia!